w ramach programu Ojczysty Dodaj do Ulubionych Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dziś będę moderowała nasze spotkanie. Domowy, czyli rodzinne historie o słowach, to temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącymi będą Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec oraz Joanna Miller. Już za chwilę przekazuję im dowodzenie, ale zanim to nastąpi, wspomnę szybko o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzących bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja proszę o sygnał i będę starała się pomóc już w indywidualnych rozmowach. Będę wdzięczna też, gdyby Państwo przywitali się w tym czacie, to będzie dla nas znak, że nas słychać, widać i wszystko jest dobrze z łączem. Widzę, że już pisze Pani Grażyna, Pani Wioletta, super, więc wszystko działa. Nie pozostaje mi nic innego, życzę owocnego spotkania i przekazuję głos prowadzącym. Dziękuję bardzo, Dario, za powitanie nas. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem w ostatnim, kończącym już program webinarium o programie domowym Rodzinna Historia o Słowach, w którym wzięło udział 50 bibliotek z całej Polski. Efekty wydarzeń w tych bibliotekach, warsztatów, które się tam odbyły, będziecie Państwo mogli dosłownie za kilka dni zobaczyć w publikacji programu, którą w tej chwili aktualizują nowsze słowa i teksty. I również na stronie, gdzie zamieszczaliście Państwo, wy bibliotekarze, zdjęcia, rysunki dzieci, no i przede wszystkim słowa i historie, o które Was prosiliście. Tutaj pokażę kilka zdjęć, które do nas trafiły, które pokazują, jak różnorodne są wnętrza Waszych bibliotek, jak też różne czasami takie rodzinnie grupy wiekowe gościły na warsztatach. Właśnie taka jest idea programu, żeby dzieci w różnym wieku, chociaż sugerujemy, żeby to było 4-8 lat, bo wtedy mamy wrażenie, że jakby najowocniej można popracować na takim warsztacie, natomiast żeby uczestnicy czuli się swobodnie w takiej rozmowie i refleksji wspólnej o słowach, które gdzieś tam zwykle rodzice notują w KIH, a jeśli nie notują, to właśnie celem naszego programu jest zachęcenie do tego, żeby notowali. Jeszcze tutaj pokażę kolejne zdjęcia z innej biblioteki. Tu widać i babcie, i innych członków rodzin albo opiekunów, którzy przyszli z dziećmi. Muszę przyznać, że te efekty, które tutaj mamy też po lewej stronie słowniki, czyli słowniki domowe, czyli już te książeczki, które same tworzyły na podstawie naszych materiałów, ale też wykorzystując mnóstwo własnej inwencji i też inwencji Państwa bibliotekarzy, gdzie widać olbrzymi wybór słów i skojarzeń, i historii. Niektóre z tych słów oczywiście zdarza się, że się powtarzają, też się powtarzają w opowieściach naszych dzieci, w sensie tych, z którymi pilotażowo jakby przygotowywaliśmy ten program. Natomiast my do samej publikacji, do której jeszcze wrócę za chwilę, wybraliśmy z konieczności, musieliśmy się jakoś ograniczyć, wybraliśmy równo 100 słów, które wydawały nam się jakieś takie najbardziej spełniające kryteria naszego programu, o których później będzie mówiła Joanna więcej. Natomiast ten wybór, muszę przyznać, że był trudny pod pewnymi względami, ale no, kierowaliśmy się tą koniecznością jednak dokonania tego wyboru, stąd myślę, że ta lektura później już tego naszego słowniczka będzie też jakoś tam dla Państwa po tych warsztatach inspirująca. Jeśli chodzi o przebieg naszego webinarium, to powiem tylko jeszcze na wstępie, że ja opowiem w skrócie o tym, jakie efekty mamy poczucie, że te kilka wspólnych miesięcy w programie przyniosło. Też będziemy Państwa na koniec prosić o podzielenie się z nami własnymi refleksjami i jakimiś pomysłami,
też być może obawami, bo wiemy też, że ten program i w ogóle zajęcie się językiem polskim na warsztatach w bibliotece wzbudził u części z Państwa takie pewne obawy, że nie czuliście się do końca może ekspertami w tej dziedzinie, ale myślę, że my jako organizatorzy mamy takie poczucie, że te efekty wcale, znaczy broń Boże, nie są rozczarowujące, a wręcz przeciwnie, chociaż oczywiście proces twórczy, samo zwrócenie uwagi na język dzieci i w ogóle na rozwój języka, na mowę dziecka, na lektury, które mogą nas tutaj wspierać w takim twórczym podejściu do języka i twórczym rozwijaniu języka domowego, są równie istotne jak te efekty. Natomiast myślę, że i one są warte bardzo uwagi. Pokażę Państwu jeszcze w skrócie, już idea, to już więcej nie pokażę, natomiast później pokażę wybrane jakieś przykładowe rysunki, które trafiły do tego słowniczka w naszej książeczce. Na razie tylko powiem jakby jeszcze tutaj o samej idei, prawda? Skąd w ogóle pomysł na taki program? No, pomysł właściwie zrodził się w sposób dość naturalny, bo myślę, że my rodzice w większości przyglądamy się językowi dzieci i notujemy gdzieś to skrzętnie. I wydawało się, że cudownie by było jakoś postarać się to zebrać, postarać się zainspirować innych do tego, że jeśli tego dotąd nie robili, to żeby jednak spróbowali, mówię o rodzicach, ale też zainspirować Państwa, bibliotekarzy, którzy w tak wspaniały sposób licznie bierzecie udział w innej naszej akcji Noc Bibliotek, do tego, żeby spróbować troszeczkę wyjść poza taki może bardziej tradycyjny schemat prowadzenia warsztatów w bibliotece, zainspirowanych zwykle jakąś lekturą, prawda, jakąś konkretną książką, żeby to nie było tylko takie właśnie spotkanie wokół jednej książki, tylko żeby był temat, który jest, no dość, tak wynika też z Państwa ocen, nowatorski i oryginalny, a równocześnie, żeby też obudować to jakoś lekturami. Mamy nadzieję, że te książki, które wysyłaliśmy do wszystkich bibliotek, które oficjalnie uczestniczą w programie, były pomocne. Moglibyście Państwo napisać na czacie, czy tak było, czy macie poczucie, że szczególnie książka Michała Rusinka, ale też inne, tutaj jeszcze je pokażę dla tych z Państwa, którzy może nie, zaraz, czy to będzie widać, prawda, to Rusinek, taka nasza Biblia trochę w tym programie, ale też Aciumpa jest fantastyczną lekturą, o, teraz będzie lepiej widać. Też przepiękna książka, która świetnie oddaje ideę naszego programu. No tutaj takie bardziej może dla Państwa jako bibliotekarzy, czy dla rodziców, bycie na języku Rusinka. Książka ze słowami Basi, to tutaj dla młodszych dzieci, ale też sądząc z relacji od Państwa, też się sprawdziło, chociaż tutaj może większość tych słów nie jest aż tak nowatorska, nie są to neologizmy, czy nasze słowotwory ulubione, chociaż kilka tu takich jest, natomiast jako taka bohaterka literacka, którą lubi bardzo wiele małych dzieci, które właśnie są na tym etapie takim bardzo kształtowania dopiero języka i bardzo bywają nowatorskie w tym, też wiem, że się to, ta lektura na pewno też się sprawdziła. Dobrze, nie przedłużając, idea, myślę, że po przeprowadzeniu tych warsztatów też jest już jakby Państwu jakoś znana i bliska. Chcę powiedzieć o tym, co wynikło jakby z tych naszych działań, oczywiście poza tym, co się zadziało u Państwa w bibliotekach i to jakby możemy usłyszeć od Państwa i przeczytać w tych relacjach, które nam nadesłaliście. Natomiast my w publikacji zbierającej efekty programu zebraliśmy to wszystko, co wydawało nam się jakby sensowne, pożyteczne, najbardziej takie inspirujące dla kolejnych bibliotek, które będą chciały wziąć udział w naszym programie, być może w kolejnej edycji, lub bibliotek szkolnych, które z konieczności w większości nie brały udziału w programie, bo warsztaty odbywały się w lipcu, w wakacje, więc tylko kilka dosłownie bibliotek szkolnych, które pełniły dyżur wakacyjny, ale dostaliśmy bardzo dużo zapytań od bibliotek szkolnych, czy mogłyby to przeprowadzić z dziećmi w klasach 1-3. Na początku wydawało nam się może to
taką grupą troszkę już za bardzo wrośniętą, ale przy udziale rodziców, czy takim jakimś przygotowaniu rodziców do tych warsztatów w domu, w sensie przypomnieniu dzieciom tych słów, właśnie z tych wyjętych gdzieś tam z jakichś kajetów, notesów, to okazuje się, że te warsztaty bardzo się sprawdziły. Właśnie też takie składy rodzinne, w sensie dzieci w różnym wieku, z rodzicami czy z dziadkami wzajemnie jakby się inspirują. Ktoś opisuje, ktoś rysuje, ktoś tworzy takie słowa jeszcze bardziej może związane z jakimiś czasami problemami logopedycznymi, co nie znaczy, że nie są bardzo wdzięczne i wspaniałe czasami. I wtedy powstaje coś najbardziej różnorodnego. Tutaj widzą Państwo na ekranie przypomnienie tekstu, właściwie trzech tekstów językoznawczyni Małgosi Leszko, która prowadziła z Państwem pierwsze webinarium, takie wstępne. Te teksty, właśnie te trzy teksty w wersji troszeczkę zredagowanej znajdą się, znalazły się już w naszej publikacji. Także to jest taka jakby podbudowa teoretyczna. Nowością jest tekst, który napisała nasza gościni, Asia Miller, która przeanalizowała efekty już warsztatów, czyli nie tylko nasze pomysły i słowa, które my mieliśmy gdzieś zanotowane, słowa naszych dzieci, czy dzieci naszych przyjaciół, czy jakiś ankiet, które przeprowadzaliśmy w internecie w związku z pilotażem tego programu. Natomiast tutaj już Asia się w większości oparła na, będzie o tym zaraz mówiła więcej, ale oparła się na słowach, które powstały u Państwa, czyli na tym słowniczku, który jest znaczącą częścią tej książeczki. Także tekst Jaś jest nowością. Oprócz tego głównym takim elementem, z którego Państwo właściwie chyba wszyscy korzystaliście, jest oczywiście scenariusz, który napisała Aleksandra Mostowska, bibliotekarka, która prowadziła pilotażowy warsztat w bibliotece w Warszawie na ulicy Dynieckiej, bibliotece dla dzieci i młodzieży. I ten scenariusz został dodatkowo jeszcze zmodyfikowany, w sensie rozbudowany. Jest tam jeszcze więcej ćwiczeń, które są zdecydowanie do wyboru, bo przeprowadzenie tego scenariusza z grupą dzieci jest właściwie zupełnie niemożliwe, ponieważ jest tak obszerny, więc z założenia jakby jest to materiał, z którego macie Państwo korzystać twórczo, wybiórczo, dopasowując te elementy do wieku uczestników, do swoich potrzeb, do swojej indywidualnej kreatywności. Także śmiało tutaj cięcie, gięcie, wszelkie przetwory tego scenariusza jak najbardziej mile widziane. Więcej. Jeśli macie Państwo jakieś konkretne pomysły na ćwiczenia, które wcieliliście w życie lub po warsztacie na przykład, podsumowując go, doszliście do wniosku, że być może któryś z elementów, gdyby czas pozwolił, warto by było rozwinąć taką stronę, mamy olbrzymią prośbę o przesłanie nam tego. W publikacji już tego nie uwzględnimy, natomiast na pewno byśmy to z przyjemnością zamieścili na stronie programu, bo tak jak mówię, idea jest taka, żeby taki pomysł na warsztykowy, ale takie właśnie słowotwórcze warsztaty w bibliotekach i w innych miejscach rozwijać. Także wielka prośba o dzielenie się tymi inspiracjami. Częściowo w tych relacjach udaje się czasami znaleźć jakieś takie tropy, ale nie są to jakby takie wyczerpujące opisy, więc możemy się tylko domyślać. A Państwo jako ci autorzy poszczególnych warsztatów, myślę, że bylibyście w stanie na pewno kilka chociaż takich pomysłów nam przesłać. Także bardzo, bardzo o to proszę. Przechodzimy dalej. Tu już sam słownik, czyli no jest to 100 słów, tak miało być około 100, ale wybraliśmy ostatecznie 100. Nie będziemy się tutaj tak jakby indywidualnie z nimi dzielić. Później Asia omówi te wybrane przez siebie, bo no niestety czas nam na to nie pozwoli. Poza tym po to też jest ta publikacja, która ma być dla Państwa no takim już jakby też podsumowaniem dla Państwa i takim no, materiałem pomocniczym, który mamy nadzieję, że będzie żył długo. Tutaj mamy przykłady słów, które one są uwzględnione w tym słowniku, no słynny kepucz. Kepucz się pojawiał bardzo kilkakrotnie. Jest to słowo, które ma wielu autorów. Czesak, też grzebień, przejdę dalej, dodążyć, dogonić kogoś, zdążyć, dodążyć. Auć cukierek jako
Pocieszenie, może nie najzdrowsze, ale pocieszenie po upadku. Tutaj jest pięknie narysowane słowo, tu widać, ale w książeczce będzie pięknie widać. Rysowane całe wydarzenie i ten cukierek większy niż rower, taka wspaniała nagroda. Dziecko leżące, ranne. Chrupnik, czyli krupnik, ale tak naprawdę to wcale nie o krupnik. Chodzi tylko o zupę, której są chrupiące elementy. Dla nas to krupnik, a dla dzieci coś dużo więcej. Próbujmy gotować takie chrupniki ulubione. Kradziej, złodziej, kradziejka, złodziejka w kilku wersjach też była. Tu ktoś bardzo piękny kolaż zrobił razem z historią o tym, jak mama się stroiła na jakieś wyjście i weszła córeczka i powiedziała: mama, się biżutuje, śpię. Bardzo ładne słowo i bardzo potrzebne. No a oprócz tych 100 słów, oczywiście są też elementy, które dodatkowo jakby wspomagają Państwa jako bibliotekarzy w poprowadzeniu tego warsztatu i właśnie rozwinięciu go. Znany Państwu, pewnie wszystkim Państwu, którzy braliście udział w programie, czyli film instruktażowy. Tutaj może poprosiłabym Darię o włączenie fragmentu krótkiego, dosłownie jednominutowego, jeśli Daria nas słyszy. Przypomnijmy sobie, jak to było na tym pilotażowym warsztacie. Bardzo się baliśmy, że nie starczy nam czasu, że któryś z elementów w ogóle się nie uda. Dzisiejsze spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza część była bardziej statyczna. To w niej znalazły się właśnie te gry słowne, takie wynalazki słowne. Czytaliśmy książki, próbowaliśmy sobie przypomnieć te wszystkie słowa, które gdzieś krążą w rodzinie, a do tej pory nie zostały spisane. Kolejna część była już bardziej warsztatowa i samodzielna. Polegała właśnie na zilustrowaniu słów. Chyba przy realizacji wszystkich warsztatów trzeba być troszkę, mieć podejście takie elastyczne i tak na bieżąco reagować na właśnie zachowania dzieci, czy wyczuwać taką energię grupy. Myślę, że dzisiaj fajnym rozwiązaniem była zabawa z tymi kartonikowymi słowami. Rzecz do przygotowania w każdej bibliotece. Okazało się, bardzo rozbudziły wyobraźnię, nie były zbyt trudne dla rodziców do zinterpretowania, nie były zbyt trudne dla dzieci do zinterpretowania, a przy tym miały jakieś swoje znaczenie, swój sens i między innymi hasło ponad językarnia, które dzisiaj powstało na warsztacie, zupełnie przez przypadek, ale nabrało jakiegoś nowego znaczenia. Może już starczy. Tak. Dziękuję bardzo. Film jest dość długi, ale myślę, że mam nadzieję, że pomocny. Jeśli mogłyście, panie, bo są z nami same panie, napisać, czy te doświadczenia nasze z pilotażowego warsztatu były przydatne, bo muszę przyznać, że mieliśmy takie wątpliwości dotyczące obu elementów, to znaczy te zabawy językowe często były tak wspaniale, jakby niosły ten warsztat. Mieliśmy poważne obawy, że na tę część plastyczną nie starczy czasu i muszę przyznać, że dzieci już, my też trafiliśmy na taki bardzo pochmurny, deszczowy, burzowy dzień, że były dość zmęczone tutaj w Warszawie na naszym warsztacie, kiedy my oczekiwaliśmy, że jakby teraz nam przyszedł czas na efekty, rysujemy, pięknie ilustrujemy, opisujemy, to już część dzieci się położyła na pupach i po prostu odmówiła współpracy, więc pytanie, czy u Państwa też tak było. Na pewno bardzo trzeba pilnować tego czasu i jakoś z tego zasobu dużego, którym jest ten nasz scenariusz, plus oczywiście Państwa pomysły, jakoś tak się samoograniczyć i rzeczywiście wybrać kilka ćwiczeń, żeby na tę drugą część jednak no, starczyło czasu, wydaje mi się. Oczywiście sam warsztat złożony z takich zabaw językowych też jest jak najbardziej sensowny i pożyteczny, natomiast no, ideą naszą jest jednak to, żeby te słowa jakoś zostały utrwalone, zanotowane, bo mamy nadzieję, że te słowniki, które powstają na warsztatach, jednak trafiają do takiego, znaczy do po prostu do księgozbioru domowego, do domu uczestników. No i dalej są te słowa wklejane, prawda, że to nie jest tylko takie efemeryczne wydarzenie związane z warsztatem i później jakby już zarzucamy tę potrzebę utrwalania tych słów, tylko że to jest jakby taka pierwsza inspiracja, a później one są wzbogacane. No ale to już tylko Państwo możecie się dowiedzieć, jakby będą w kontakcie z tymi rodzinami, to zakładamy, że,
że uczestnikami warsztatów są zwykle właśnie stali czytelnicy, prawda? Dobrze, to jeśli chodzi o świetnie, to jak u kogoś nie były zmęczone, to świetnie, gratuluję. Myślę, że też no, siłą rzeczy takie 1,5 godziny to jest to też dość długi czas. Myśleliśmy na początku o rozdzieleniu tego warsztatu na dwie części, to znaczy o ponownym spotkaniu już wyłącznie takim plastycznym, czy plastyczno-literackim, w sensie, że ten opis tworzony, powiedzmy, przez opiekunów, przez rodziców, a rysowanie przez dzieci, ale też sądując to wśród Państwa, usłyszeliśmy, że jednak branie tej samej grupy ponownie może być bardzo trudne, ale że zwykle to jednak będą inne dzieci i wtedy ta część językowa już nie będzie im znana, także musimy chyba tak gospodarować czasem, żeby jednak to było jedno spotkanie, najlepiej nie w godzinach popołudniowych, tylko właśnie porannych, w sobotę, kiedy dzieci są odpoczęte, czy jeśli to są zajęcia właśnie z młodszymi dziećmi w szkole, to po prostu w godzinach porannych. Oprócz tego filmu, z takich multimedialnych rzeczy, to jest jeszcze oczywiście zapisane i zarejestrowane i dostępne na YouTubie pierwsze webinarium. To tak zwane informacyjne, w którym jakby zachęcaliśmy Państwa do wzięcia udziału w tym programie i też próbowaliśmy rozwiać różne obawy, otworzyć Państwa jakby na taki trochę eksperymentalny pomysł, co mam nadzieję się udało. A podsumowujące to jest to nasze dzisiejsze i ono oczywiście też jest rejestrowane i też trafi do zasobów programu i będzie dostępne dla wszystkich Państwa i dla wszystkich innych zainteresowanych bibliotekarzy i innych prowadzących warsztaty w otwarty sposób i na stronie programu, i na kanale są na YouTubie, także zapraszamy do oglądania, będziemy to udostępniać też na Facebooku. Dobrze. Jeśli chodzi o tą moją część taką wstępną, zapowiadającą jakby to, co znajdzie się w podsumowaniu programu, to by było na tyle. Teraz, jak widzę, że czas szybko nam mija, więc oddam głos Joasi Milec i bardzo dziękuję za to, że zgodziła się podsumować nasz program. Jest idealną po prostu osobą do tego, o czym Państwo się teraz przekonacie, bo nie dość, że cudowną wspaniałą poetką, bardzo słowotwórczą lingwistką, to jeszcze mamą piątki dzieci, więc sama ma takie kajety pełne słów, że nikt inny nie potrafiłby w taki naturalny sposób wejść w klimat naszego programu. Przyznaję, że oryginalny i nietypowy. Także bardzo Ci dziękuję, Asiu, i oddaję Ci głos. Dzień dobry wszystkim. Ja również podziękuję, bo dla mnie rzeczywiście też udział w podsumowaniu tego programu był bardzo inspirujący. Dzięki temu, że mogłam odkopać swoje te kajety prowadzone od mniej więcej 12 lat, kiedy moja najstarsza córka zaczęła mówić, ale też właśnie wejście w słownik domowy, który powstał. Niesamowite niekiedy słowa, które zostały stworzone, a o czym za chwilę będę mówić, to było dla mnie dużo zabawy i dużo nauki. To Kasia wspomniała, że uczestnicy i bibliotekarki, bibliotekarze, którzy uczestniczyli, nie czuli się pewnie, bo nie czuli się ekspertami. Powiedziałaś jakieś takie zdanie i zastanawiałam się nad tym, bo właściwie ten program najfajniejszy w nim, chyba jest to najcenniejsze, że on pokazuje, że ekspertem od języka jest tak naprawdę dziecko, bo od niego wychodzimy. I w tym programie od tego wyszliśmy i od takiego dowartościowania tych słów, które zwykle jako dorośli troszkę tak spychamy. Znaczy, ja swój tekst, do którego Kasia zachęcała, zaczęłam od takiej obserwacji, że dzieci są takimi właściwie zbieraczami. Wszystko chomikują, tułają gdzieś po swoich kącikach, po swoich kieszeniach i tak dalej. Mówię tu o rzeczach, ale tak naprawdę mówię tu też o słowach. Znaczy, dziecko ma podejście do rzeczy i do języka takie, że wszystko mu się przyda. To od razu przywołam słowo przyda się, które jest u nas używane w rodzinie, czyli coś, co się przyda na potem, chociaż w tej chwili może nam się wydawać czymś, jakimś tam śmieciem, czymś nieważnym, czymś, co dorośli najchętniej by wyrzucili na śmietnik, żeby był porządek. Tutaj to zdanie, żeby był porządek, stosujemy często w podejściu do tego, jak nasze dzieci mówią, tak? Mówimy dziecku, tak się nie mówi, nie mów tak. Prawidłowa forma tego słowa to mówimy, jak ono powinno. Dziecko na szczęście jest takim trochę małym rewolucjonistą, który mówi, jak się nie mówi, ja tak mówię i tak ma być, prawda? I te nasze najmniejsze komórki społeczne, czyli rodziny, a to są
nawołujemy do familekcji domowych. To są takie miejsca, gdzie my jeszcze zezwalamy dzieciom mówić tak, jak chcą. Jeszcze czasem zapisujemy te ich piękne wynalazki językowe w kajetach, ale potem te kajety gdzieś tam pokrywają się kurzem, nieczęsto z nich korzystamy, prawda? A jak dziecko już pójdzie do przedszkola, czy co gorsza do szkoły, to już raczej bardzo pilnujemy, żeby dziecko wysławiało się zgodnie z normą językową, choć my sami jako dorośli czasem tak nie do końca wiemy, jaka ta norma jest. Wpisujemy tam sobie poradnia językowa, albo zaglądamy do słowników poprawnej polszczyzny i sprawdzamy, jak powinno się coś mówić. Natomiast dzieci gdzieś tam te słowa chowają. My często w rodzinach posługujemy się jakimiś słowami takimi wręcz tajnymi czy sekretnymi, ponieważ dziecko kiedyś tam coś powiedziało i nam się łatwiej posługiwać takim słowem. Ja tu przywołam jedno ze słów z mojego rodzinnego języka, które funkcjonuje już od chyba ładnych 4 lat. Rodziny. Słowo mazion, zamiast mówić majonez, mówimy mazion, tak? W gruncie rzeczy, nawet jak zapisujemy sobie listę zakupów, to mówimy, że idziemy po mazion do sklepu. Więc takie słowa gdzieś tam są w tej pamięci. I teraz pomysłem, który się pojawił, to jest pomysł na takie słowa chowane. Znaczy, chowanki to z jednej strony są dla mnie takie słowa, w których zawiera się dużo różnych słów na przykład i one się kompilują w jedno słowo. Odwołuję do takiego pomysłu z Alicji w Krainie Czarów. Tam pojawiają się słowa walizki. Słowa, które składają się na przykład neologizmy, które składają się z 3 różnych słów albo 2 różnych słów. A są poręczniejsze, to łatwiej upakować do takiego słowa walizki różne znaczenia. Dzieci często używają tych słów walizek, ale tu mam albo chowanek, można powiedzieć chowanka, czyli to jest taka stara zasada właściwie, jak najwięcej znaczeń ująć w jak najmniej słów, tak? Czy w jak najmniej słowie. Ale chodzi mi też o takie zachowywanie w pamięci. I to są też chowanki. Ja takie słowa, które my zwykle nazywamy neologizmami, ale właśnie pojawiło się słowo spory, tak? Czyli to jest tak naprawdę stworzono, ale jest też stworem, jest jakoś ożywione. I tutaj chciałam się odwołać do takiej bardzo poręcznej wizji, którą wymyślił poeta Wielimir Chlebnikow. On powiedział, że tak, że są różne podejścia do języka. Jedno z tych podejść to jest podejście dziecka i poety. Oni mają bardzo podobny sposób traktowania języka. O ile wszyscy inni użytkownicy języka trochę traktują słowa, reguły gramatyczne, jakieś frazeologizmy, idiomy, jako takie szmatki, z których można coś zszyć. Zszyć wypowiedź, prawda? Zszyć zdanie, zszyć wykład i tak dalej. Natomiast poeci i dzieci traktują słowa jako takie żywe laleczki, lalki dźwiękowe, on nazywał. Czyli patrzą nie jak na stos gałganków, tylko jak na coś żywego, co można przytulić, co można ożywić, z czym można spać i tak dalej. Teraz w podejściu do języka dzieci i poeci tak trochę to robią, tak? To znaczy, kiedy my mówimy dziecku, tak się nie mówi, a ono właśnie użyło, nie wiem, wymyśliło jakieś piękne słowo. Tu mam pierwsze z brzegu, grubelek, czyli gruby wróbelek. Tu już odwołuje się z słownika domowego. Oczywiście mama czy tata powie, no tak się nie mówi, mówi się wróbelek, a ono mówi, no nie, no mówi się grubelek. I ono widzi to słowo, tak? To słowo natychmiast funkcjonuje w jego języku, jest piękne. I jest taką laleczką dźwiękową, którą broń Boże dzieciom nie wyrzucają, tak? Ja tu jeszcze mam w głowie gdzieś piszę, bo piszę również książki dla dzieci, piszę teraz taką bajkę o strasznej regule i małych wyjątkach. Wyjątka to są właśnie takie słowa nowotwory, przekręty, których dzieci używają, a rodzice przychodzą i straszą, że straszna reguła zaraz pozamiata te wszystkie wyjątki i wyrzuci do śmieci. Ja zachęcam, żeby tego nie robić. Program właśnie tworzenia języka domowego bardzo idzie w tym kierunku, żeby te laleczki dźwiękowe pozbierać i dać im miejsce w języku. Ale oczywiście różne słowa powstały na warsztatach. Prześledziłam, oglądałam oczywiście tylko wirtualnie efekty warsztatów, przejrzałam słownik i teraz właśnie, nie można było brać wszystkich słów. Niektóre słowa, tak jak już Kasia powiedziała, powtarzają się, czy też
jest znakiem ich funkcjonalności, albo tego, że dla dzieci wymówić słowo keczup jest trudniej niż kepucz, tak? U nas też mówi się mazion i kepucz, tak? Kupujemy mazion i kepucz i nakładamy na kanapkę z pidorem, tak mówię, z pomidorem. I teraz tak, tutaj w seminarium, w webinarium, które odbyło się wcześniej, pani Małgorzata Leszko wskazywała kryteria oceny innowacji językowej. Ja je te kryteria przypomnę. To znaczy, kiedy mamy jakieś słowo i chcemy je umieścić w słowniku neologizmu, w słowostworu, to zastanawiamy się po pierwsze, czy to słowo zajmuje puste miejsce w języku, w słowniku. Tak? Często jest tak, że mamy jakieś zjawisko, mamy jakąś rzecz, a nie mamy dla niej dobrej nazwy. I zdarza się, że dziecko samo to w ogóle naturalnie natychmiast te nazwy wymyśli. Podam przykład z mojego domowego słownika. Nie wiem, czy może istnieje jakaś nazwa na takie tekturowe obrazy, w które wkłada się głowę, żeby zrobić sobie zdjęcie, tak? Czy ja nie znam takiego słowa, jak to coś nazwać, bo to nie jest monidło. No to, natomiast mój syn nazwał to głowomamy. Powiedział, że byliśmy w zoo i zrobiliśmy sobie zdjęcia w głowomamy, tak? Więc to jest słowo, które zajmuje miejsce w słowniku, miejsce do tej pory puste. To jest to prawo niedoboru języka. Drugie kryterium, prawo lenistwa i oszczędności, to jest coś, o czym już właśnie mówiłam przy tych słowach walizkach, tak? Często nie mamy ochoty używać trzech różnych słów na określenie czegoś, tylko pakujemy to i tworzy się jakiś słowotwór. Tutaj do takich podam przykład ze słownika języka domowego słowo plącza. Plącza, czyli splątane pnącza. Czyli właściwie przestawienie jednej literki w słowie pnącza sprawiło, że nakładają nam się od razu dwa obrazy. Myślę, że to jest bardzo funkcjonalne, piękne słowo. Gratuluję autorowi czy autorce tego słowa. I ono jest również poetyckie i tu już odwołuje się do trzeciego kryterium, czyli do prawa piękna. Dla mnie jako poetki chyba najważniejszego, tak? Bo kiedy poeta używa neologizmów, to zwykle robi to po to, żeby wiersz był piękny, czy żeby wywołał jakieś efekty. Piękne to, oczywiście to może być również brzydkie słowo, tak? I tutaj jedną z lektur, które Państwo mieli, to ja mam to w takiej formie, Kasia miała trochę innej, jak przeklinać, poradnik dla dzieci Michała Rosinka. To jest właśnie bazowanie na tym, jak brzydkie słowa powiedzieć inaczej, żeby one były trochę piękniejsze, tak? I to jest właśnie to prawo. Czy słowo jest piękne, czy dobrze brzmi i wygląda. To jest właśnie takie uruchomienie tych dwóch poziomów języka, czyli coś się nam dobrze słyszy, czy dobrze jest zapisane, jak zapisujemy, czy dobrze wygląda i dobrze wizualnie się prezentuje, tak? Więc to jest ten kolejny, to jest to kolejne kryterium. I mamy jeszcze dwa, nie wiem tylko, czy one się tutaj, chyba ich jakiś słowotwór przyszedł i nam je urwał z naszej prezentacji, ale ja je przeczytam. Następne kryterium to jest kryterium prawo dopasowania do reguł języka, czyli chodzi o to, żeby słowa, które wymyślamy, jakoś na przykład składały się z takich formatów, takich cząstek językowych, które są dla nas znane. Ja widziałam, że w trakcie warsztatów były używane takie kostki z fragmentami właśnie słów, na przykład była tam końcówka arnia, tak? Czyli coś, co określa jakieś pomieszczenie, coś się wykonuje. Słowa, które powstawały z tą końcówką, od razu odnosiły nas do reguł systemu językowego, choć były to neologizmy, tak? Więc to jest takie kryterium, które sprawia, że słowo jest rozpoznawalne. I tutaj no, jedno ze słów ze słownika domowego to drzewo kujaste. My wiemy, o co chodzi. Kujaste, tak jak iglaste, ma tą samą końcówkę, więc my je łatwo rozpoznajemy, mimo że zostało przekręcone. I ostatnie kryterium, też ciekawe w kontekście właśnie tego język ojczysty dodaj do ulubionych, tak, do tego programu, prawo rodzimości i tradycji. To znaczy my często, ja słyszę moje dzieciaki, te starsze, które nie wiem, grają w Minecrafta czy w inne gry, gdzie właściwie ich język to jest taki pidżyn. One przejmują język angielski, przekręcają je na język polski. Ja, dla mnie to jest język sekretny. Ja nie wiem, co one mówią, że im się niebo zbugowało albo coś takiego. Ja oczywiście to wiem, ale zastanawiam się, jak one mogłyby sięgnąć do
jakichś polskich odpowiedników, wymyślić polskie odpowiedniki na takie słowa. I tutaj w naszym słowniku znalazłam słowo pendrak, oczywiście istniejące w innym znaczeniu, na określenie pendrive'a. I w gruncie rzeczy tak mi się to słowo podobało, że wczoraj, kiedy używałam publicznie tego słowa, to powiedziałam, że będę użyć pendraka i wszyscy tak się spojrzeli. Ale widać, że to słowo jest funkcjonalne i też jakoś się przystosowuje. Dla dziecka też jest to łatwiejsze, chociaż mam wrażenie, że dzisiaj dzieci łatwiej wchodzą w język angielski i nawet neologizmy tworzone w języku angielskim niż w polskim. A czemu miałoby tak być? Lepiej zachęćmy, żeby mówiły bardziej po polsku. I tutaj już właśnie kilka przykładów wymieniłam ze słownika. Wypisałam tu sobie takie, które jakoś mi najbardziej ujęły, co nie znaczy, że są, to jest jakiś ranking najlepszych słów, ale tak, słowo ała, i tutaj od razu auć cukierek, to były te słowa, które odwoływały się do bólu, do tego takiego pierwotnego właściwie krzyku ała, tak? Ała w znaczeniu plaster, więc to jest słowo. Te wszystkie kulinaria, ja również takich kulinariów mam w swoim słowniku domowym mnóstwo, i tu mówiliśmy już o krepu, czmazion, boczdor, no i właśnie, to jest pewnie słowo trudne do rozpoznania, brzmi to jak jakaś węgierska potrawa tak naprawdę dla mnie. A to jest kanapka z boczkiem i pomidorem. Tak? Lubnik, o którym mówiła Kasia, i to jest też, moje dzieci też używają tego słowa chętnie. Słowo dodążyć, no dodążyć, czyli dogonić kogoś. No taki czasownik, który ja sobie swobodnie wyobrażam w wierszu Leśmiana, nie wiem, jeszcze tu najświetniejszych poetów, jako słowo wręcz filozoficzne. To jednak dogonić to coś innego, dodążyć to już ma w sobie taki walor egzystencjalny wręcz. Bardzo piękne słowo. Marnusia, tu jest to takie słowo, które pewnie dziecko wymyśliło na podstawie przekręcenia imienia, nie wiem, czy to go zna, czyli dziewczynka, która coś marnuje, tak? My naszą najstarszą córkę nazywamy Maniusia, ale kiedy usłyszałam to słowo Marnusia, to od razu pomyślałam, że mam kolejne nazwisko dla córki. Co my tam jeszcze mamy? Dobra, migła. Migła. I znowu tutaj, kiedy ktoś usłyszy słowo migła, może się zastanowić, że to może coś wspólnego ma z igłą, ale to oczywiście chodzi o mgłę, która tak przemiguje się, taka migająca mgła. Czasem tak niewiele widać, coś w niej ledwie miga, ale to też wyobrażam sobie taką mgłę w lesie, gdzie są te prześwity takie między drzewami. Znowu bardzo poetyckie słowo. U mnie w rodzinie się na to mówi mługa, w ogóle dzieci wydają takie słowa, że aż się dziwię. O, Panie Boże, i to są, Panie Boże to są inaczej siostry zakonne i to jest ten wątek, który, jest kilka takich słów w słowniku domowym, które jakby odwołują się do takiego zapomnianego troszeczkę, zapomnianej sfery języka, czyli sfery określających kobiety, tak? Ponieważ odbywa się cały czas jakaś taka walka o żeńskie końcówki. A dzieciaki właśnie to robią. Pojawia się na końcu słownika słowo jepica na określenie samiczki jego, tak? Samica jepi. Bardzo piękne słowo. I tak samo właśnie te Panie Boże, myślę, że będę używała, siostry zakonne. Pędrak już mówiłam, piekantne, czyli coś, co jest pikantne, że aż piecze. No to też jest bardzo. Są Państwo to przekształcenie. Jedna literka tam doszła i zrobił się właśnie tak, no, znowu zrobiło się chowanka, słowo walizka. Dwie rzeczy się schowały, bardzo funkcjonalne, bardzo użyteczne. Flamaster to jak ktoś jest rodzicem i dzieci nie daj Boże ciągle piszą sobie po ubraniach albo po ścianach, no to wie, że to jest odpowiedniejsze słowo niż słowo flamaster. Flamaster z flami. To są te powolak. Powolak, no właśnie, to jest kolejna tak jakby sfera słów, gdzie dzieci są bardzo innowacyjne, czyli inaczej nazywają zwierzęta. Nie znajdują słowa na to, jak nazwać zwierzę i mówią powolak. Powolak to jest żół i to za chwilę będziemy mieli ślizgota zapewne. Zgota czy ślizgota, czyli
ślimaka, tak? Widzimy tutaj, ślizgot się ślizga, jest taki ślimaczowy, ale też ta końcówka ślizgot, to jest bardzo ciekawe, nie będę się odwoływała do filmu, który używa tak, ale dobra, to zostawię. Kolejne słowa na sprzęty domowe. To jest bardzo często, że dzieci przekręcają na sprzętów domowych. Mamy akurat przysiędek i zdaje się taborat. Tak, i takich słów było więcej. Siedziesło, siedziołek, krzesło, taboret. Czyli znowu taka tutaj przekręcenie. Dzieci nie wiedzą czasami, jak się powinno zbudować poprawnie słowo, poprawnie według nas dorosłych. Więc to sobie tak trochę przekręcają. Bardzo ładne słowo pyci piętka, czyli taka nazwa na coś pyciego, malutkiego. I ta piętka, która jest tam, to znowu jest bardzo taki walor obrazowy, poetycki. Znowu myślę, że ja to widzę jako poetka, że już chętnie pożyczyła sobie to słowo i napisała o tym wiersz, oczywiście oddając autorstwo dziecku, które to zrobiło. Pełneczka, podobnie, owieczka, tak? Czyli dziecko zrobiło takie trochę... taka metafora pars pro toto, czyli wzięło część z tej owieczki wełnę i zrobiło z niego słowo wełneczka, bardzo ładne. Słowo, które kolejne, słowo walczyzna, czyli wywalczona ojczyzna, w tym tygodniu chyba takie bardzo mogłoby to być modne słowo, tak? Mówię tutaj o odzyskaniu niepodległości, czyli ojczyzna, którą się ciągle wywalcza. No i jetnica, o której mówiłam, to są te słowa moje ulubione, ale oczywiście każdy z Państwa sobie zajrzy do tego słownika i wybierze sobie własne słowa. Oczywiście ja sobie też przypomniałam wiele przy okazji słów z mojego domowego języka, jak my pewne rzeczy nazywamy. I tutaj kilka takich słów Państwu powiem. Kasia, zostałam zaproszona do tego programu pewnie dlatego, że rzeczywiście ja z nich korzystam. Ja jestem tą osobą, która wyciąga słowa z kajetu, pożyczam je sobie do dorosłych wierszy, pożyczam je sobie też do książek dla dzieci. To jest książka dla dzieci, którą napisałam razem z moimi dzieciakami, Piraci Dobrej Roboty, wydana przez Biuro Literacji. I to jest książka, która się w ogóle zaczęła od zdania, które wypowiedział mój syn. Ahoj wszystkiemu, co dobre. I to sprawiło, że ja od razu zobaczyłam pewną narrację, pewien i powstał poemat. A słowa, których używamy właśnie w naszym języku domowym, to na przykład ałałaki, czyli właśnie to słowo ała jest bardzo funkcjonalne, z niego dużo różnych słów można użyć. Natomiast o ile tam w słowniku domowym ała to było określenie na plaster, to tu odwrotnie. Mój syn tak nazywał nożem, ałałaki, tak? Głowony to już mówiłam. Znowu kolejne słowo, które powiedział syn, kiedy pływał na topielca na basenie, że pływa padleńcem. Padlina mu się z topielcem skojarzyła, nie wiem na jakiej zasadzie, jest padleńcem. Kolejne słowo, i to jest słowo, które moja córka wymyśliła, farfoclan, znaczy te ciastka, faworki, chrusty. To jest słowo, które moim zdaniem ma też taki walor naśladowczy, bo często te słowa, które dzieci używają, one naśladują lepiej rzeczywistość niż te, których my zwykle używamy. I tutaj te farfoclanki, no Państwo wiedzą, te ciastka bardzo się kruszą, śmiecą, puder odskakuje wszędzie i to naprawdę jest dużo brudu, jak dziecko takie coś je, te farfocle leżą wszędzie. No i tego słowa używamy do tego stopnia, że ja już nie pamiętam, jak te cukierki, to ja już nie wiem, jak poprosić o te ciastka inaczej niż o farfoclanki. Mazionkę, bo mówiłam, głupieniec, czyli no, inaczej głupiec, tak, głupek. Mleczuś, to też myślę, że to jest słowo, którego często używają. Wielkolud myślny, to jest właśnie, kiedy ktoś ma wspaniały pomysł, że aż tak buzuje pod czaszką, to mój syn tak nazywa właśnie pomysły wielkoludami myślnymi. Jakie to jest słowo, którego użyłam właśnie, napisałam bajkę o bojakach w tej książce. To jest moim zdaniem słowo, które zapełnia jakąś lukę w języku rodziców tak naprawdę, bo każdy rodzic ma taki moment, kiedy dziecko jest tak niegrzeczne, rozbłyszczane, że nie wie, jak podejść do dziecka, jak się zachować. I zaczyna dziecko straszyć karą, tak? I mówi, bo jak nie będziesz, nie zrobisz lekcji, nie pójdziesz na rower, bo jak coś tam. Dla mnie te dwa słowa, bo jak,
ułożyły się w takiego stwora, okropnego bojaka, który straszy dzieci, który bierze się tak naprawdę ze strachu rodziców. Do dzisiaj my tak, kiedy dzieci jakby wiedzą, że ja za dużo już się na nie denerwuję, już straszę karą, to wtedy mówią, no i znowu bojaki się pojawiły w tej budzi, tak? Więc to jest to słowo. No, świntelek to jest nazwa Maciusiak. Pod łóżko, znowu takie słowo, dzieci się uwielbiają chować pod łóżkiem i właśnie mój syn często mówi, nigdy nie wyjdę z tego pod łóżka. Sukiennice, czyli takie długie suknie, to też znowu tutaj długie suknie noszone, czy mamy szarą dzielenicę. I popachnij, powąchaj, znowu taka przystawka troszeczkę, słowa popachnieć, tak? Oczywiście językoznawcy mogliby, to też jest kopalnia, takie słowa dziecięce, kopalnia dla językoznawców, bo dużo rzeczy można się nauczyć z tego, jak dzieci konstruują słowa po prostu o języku. Ja tu chciałam polecić od razu dwie książki, które na ten temat, bardzo stare książki Jeana Piageta, jak dziecko sobie wyobraża świat. Druga książka też tego autora, Mowa i myślenie dziecka, gdzie on mówi, skąd się biorą właśnie te różne neologizmy, ale on to też oczywiście podchodzi od strony psychologii, czyli pokazuje, jak dziecko widzi świat i dlaczego mówi o tym świecie właśnie w taki sposób. No właśnie, skoro przeszłam do książek, to jeszcze właśnie te kilka lektur, tutaj Kasia już wspomniała o niektórych, ja już też pokazałam książkę Michała Rusinka. Takich książek tak naprawdę jest dużo. Będę szła tą listą, którą Kasia pokazała. To jest książka Łukasza Dębskiego Łamie słówka, gdzie rzeczywiście to jest taka wręcz logopedyczna książka, bo te słowa, które tam są użyte, dziwne, przekręcone, tworzą taki niesamowity świat, który bardzo dziwnie wejść można. Książka o tyle ciekawa też, że ilustracje są zrobione z takich śmieci wręcz, z różnych elementów, takich kolaży. Więc warstwa wizualna i warstwa językowa bardzo ładnie do siebie pasują. Polecam książki Agnieszki Frontek, które wszystkie są właściwie takie oparte na neologizmach, na niesamowitym rozmachu językowym, słowotwórczym. Tu jedna z moich ulubionych książek, takich Magia domowych potworów i druga książka Mała encyklopedia domowych potworów. To jest tłumaczenie. I tutaj taki żywioł lingwistyczny polega na tym, że są tu różne stwory i każdy z nich jest bardzo dziwnie nazwany, na przykład żabo podobnie jak skrzydlaty, tak? Czyli taka typ mango idealny myszopapu. I mamy tutaj takie potwory. Gdyby Państwo na przykład chcieli jeszcze jakby zastosować takie pomysły w bibliotekach czy w szkołach, warto do takiej książki sięgnąć i rozruszać wyobraźnię swoją, dzieci, proponując im wymyślanie takich dziwnych stworów, malowanie, rysowanie. Przepiękna książka, której jestem fanką, książka Zwierzę objaśniarka, wynalazek, który zmienił świat. Autorem jest Sergio Olivotti, przetłumaczyła to przepięknie Joasia Weiss. To jest książka, która opisuje wynalazek tłumaczący język zwierząt na język ludzi. Tu rozmach językowy jest właściwie w każdym zdaniu, nie dość, że mamy piękne nazwy różnych wynalazków, różnych zwierząt, to jeszcze jakby to, jak się o nich pisze, no to jest czysta po prostu przyjemność. Też taka niedawna książka, już ostatnia z mojego stosiku, laboratorium. Mamy słowa trudne, słowa niejące w języku, dla dzieci trudne, w bardzo ciekawy sposób przez różnych autorów opisane, a to wierszyki, a to anegdotki, jakieś takie zmyślenia o tych wyrazach, które stają się dzieciom bliższe, chociaż no, oczywiście nie jest to do końca definicja prawdziwa, słownikowa. Nie mówimy tak, jak jest, ale tak, jak nam wyobraźnia podpowiada. Myślę, że to tyle, co chciałabym powiedzieć. Troszkę oczywiście chaotycznie, ale ja myślę, że no, Państwo sobie teraz sami zajrzą do tego słownika i ocenią, jak to wygląda. Widzę, że się pojawiają pytania. Ja oddaję głos do Kasi.
teraz mnie dobrze słychać? Czy mnie słychać? Tak? Już mnie słychać? Dziękuję Ci, Asiu, bardzo za te wspaniałe inspiracje literackie i taką twórczą analizę naszych słów ze słownika. Ja też mam swoje różne ulubione, chciałabym bardzo, żebyście Państwo podzielili się z nami swoimi opiniami o tym, jaką stronę powinniśmy rozwijać nasz program. Tutaj padły pytania na czacie, dlatego nie będę mówiła o swoich ulubionych słowach. Troszeczkę przeczytacie Państwo o tym we wstępie książki, o której mówimy, czyli słownika, ale też właściwie takiego podsumowania całego naszego programu, całego materiałów merytorycznych. Mam pytanie, ponieważ pytacie Państwo wy na czacie, czy będziecie mogli się dołączyć do programu, bo teraz zadamy takie pytanie, czy kto z Państwa wziął udział w programie, jak kto jest zainteresowany. I my oczywiście mamy plan, właśnie, dziękuję Dario, mamy plan rozwijania programu, to znaczy mamy nadzieję na drugą edycję również dofinansowaną ze środków ojczystego Narodowego Centrum Kultury. Program ojczysty tutaj do ulubionych, ale tu nie możemy mieć niestety takiej gwarancji, ale chcielibyśmy wiedzieć, w którą stronę rozwijać ten program z Państwa punktu widzenia, czyli bibliotekarzy. Ja miałam też taki pomysł, żeby spróbować może czegoś troszeczkę mniej oryginalnego, ale za to o pięknej tradycji tuwimowskiej, czyli szukania polskich odpowiedników właśnie tych słów głównie anglojęzycznych, zapożyczeń po prostu, o czym Asia też częściowo wspominała, też w formie takiego warsztatu, tylko no nie wiem, czy to by było aż tak nowatorskie. Właśnie tu mamy źródła i też taki wspaniały przedwojenny konkurs, prawda, który tu WIM chyba zdaje się na ławach prasy, w ogóle to się zaczęło, przeprowadzał. Rozumiem. Czyli jest całkiem spora grupa, która jest nowa, w sensie nie braliście Państwo udziału w programie. No to mam nadzieję, że to podsumowanie i materiały, przede wszystkim nasza książka, będzie dla Państwa takim prawdziwym kompendium i pomocą w zrobieniu takiego działania, przeprowadzeniu takiego działania, zorganizowaniu tego warsztatu. Ale to są tylko takie pomysły, jakby żeby rozwijać warsztaty słowotwórcze, niekoniecznie właściwie wyłącznie w bibliotekach, bo właściwie inne miejsca, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, też są oczywiście mile widziane. Tak właśnie. Natomiast pytanie do Państwa, czy po tych doświadczeniach programu tej pierwszej edycji, no takiej bardzo pilotażowej z warsztatami w wakacje, mamy poczucie, że rzeczywiście ten termin był dla wielu z Państwa taki niewygodny, ale tym bardziej się cieszymy, że tak dużo bibliotek zgłosiło się i wzięło udział, 10 ponad limit, który planowaliśmy. Czy macie Państwo jakieś takie wyraźne tropy, pomysły dotyczące tego, jakiego typu wsparcia byście potrzebowali w kontynuacji takich działań w bibliotekach? Czy uważacie, że te nasze materiały były pomocne? Czy przydałoby się jeszcze coś? Czy na przykład właśnie taki scenariusz, może nie aż tak rozbudowany, ale dotyczący szukania polskich odpowiedników zapożyczeń, ma sens? Czy to już jakby jest mało oryginalne i wszelkie te działania właściwie niewiele przyniosły i te jakby język się rozwija w inny sposób niż przez nasze próby wymyślania takich pięknych, pięknie brzmiących, ale jednak nie przyjmujących się ostatecznie słów. Co Państwo sądzicie? Bardzo, bardzo proszę o głosy na czacie. Zniknął mi niestety tutaj pokaz slajdów, a tam jeszcze zdaje się mieliśmy jedno pytanie. Teraz zobaczymy. Nie, to są tylko namiary już. Dobrze. Tutaj dla przypomnienia tutaj. Dziękuję bardzo. Zaraz będę czytać te odpowiedzi Państwa, tylko jeszcze powiem, żeby o tym nie zapomnieć, że oprócz strony programu, na której znajdziecie Państwo wszystkie materiały, oprócz tych, które w tej chwili dodajemy do publikacji, czyli tekstu Joasi i jeszcze tam minimalnie rozbudowaliśmy słowniczek, ale to dosłownie na dniach już trafi na stronę, zresztą do wszystkich bibliotek oficjalnie uczestniczących w programie wyślemy też te materiały,
oczywiście elektronicznie, bo książka jest w postaci wyłącznie elektroniczną, niestety. Natomiast też jest strona na Facebooku, która jest, gromadzi ledwie jakieś małe grono na razie, biblioteka. Mamy nadzieję, że to też mogłaby być przydatne takie miejsce do wymiany informacji, już jakby w gronie Państwa bibliotekarzy. I no oczywiście kontakt mailowy do mnie i tak jak już wspominałam, wszelkie Państwa pomysły, tutaj Państwo pisaliście w międzyczasie na czacie, że dzieci uczestniczące w warsztatach przychodzą później z kolejnymi słowami, więc proszę je notować i przesyłać do nas, bo już w książce się nie zmieszczą, ale na pewno wybierzemy z nich te, które wydają nam się właśnie najcelniej spełniają kryteria, na przykład piękna i czy inne, i będziemy je oczywiście utrwalać też na naszej stronie. O, cudownie. Właśnie, tak. Termin. No tak, co do terminu, to niestety on wynikał z pewnego harmonogramu programu. Mamy takie poczucie, że lipiec rzeczywiście jest może trudnym terminem, znaczy na pewno trudnym terminem dla szkół, to oczywiste, ale też dla bibliotek publicznych, które, no wiadomo, dzieci są na wakacjach. Więc tym bardziej się cieszymy, że to tak wyszło, ale no mamy nadzieję, żebyśmy mogli wcześniej po prostu wystartować, zdecydowanie wcześniej, żeby warsztaty odbywały się w maju, czerwcu najpóźniej. No ale nie wiem, w jakiej postaci to będzie. Tutaj usłyszałam, przeczytałam głosy, że ten pomysł z rozwinięciem warsztatów o właśnie takie działania szukania polskich odpowiedników na zapuszczenia jest jak najbardziej mile widziany przez Państwa. Asiu, a co Ty sądzisz, jeśli mogę Cię zapytać? Masz włączony dźwięk? Tak, słychać? Nie? Tak, ja już Cię słyszę, nie wiem jak Państwo. Tak, ja myślę, że Cię słyszę, cudownie. Ciekawe, oczywiście pytanie, czy dzieci rzeczywiście będą chciały zrezygnować z tych angielszczyzn, tych pidżynów, tak. Takich komputerowo-internetowych, ale czemu nie? Ja sobie jeszcze teraz pomyślałam o starszych użytkownikach języka, czyli tak. Takich już młodszych nastolatkach, jak oni językiem sekretnym tak się mówią. Moja córka wręcz 12-letnia nakazuje mi, słowa młodzieżowe są zakazane. To są ich sekretne słowa i kiedy ja je używam, to jest opcja. Oczywiście bardzo niewdzięczna grupa, która się wstydzi, która nie ma bardzo ich młodzieżowym, tak? Albo już właśnie takich, mówiłaś tam o klasach 1-3, nie wiem, jak obserwuję mojego syna, to bardzo ciekawe, ale bardziej takie większe to zdania, słowa i takie filozoficzne te wchodzą. Polecam. Tutaj też ktoś, pani Barbara na czacie właśnie pisze, że coś dla nieco starszych dzieci. No. Myślę, że tak, że to jest zarówno te zapożyczenia byłyby, prawda, to też już jakby idea byłaby, myślę, że bardziej dla dzieci w wieku szkolnym jednak. A to, o czym mówiłaś, Asiu, to zdecydowanie też, także tak, tego to już my nie rozkminimy w taki sposób, żeby to nie był obciąż, obawiam się. Ale na pewno wszelka refleksja z tym związana językowa nie zaszkodzi. Języku jest bardzo też duża inspiracja. Ja też tak, używam słowa rozkminić również. Małe dzieci mogą się mówić. Tak, tutaj. Ostatnie pytanie, dlatego, że dla nich to tak. One używają tego słowa na co dzień i nie widzą w tym jakiegoś potencjału piękna czy czegoś dziwnego. No. Myślę, że to w ogóle jest związane z tym, że trudniej o koncentrację, prawda, takich maluchów, a jeszcze jak na koniec oczekujemy, że jeszcze coś narysują, kiedy już było takie szaleństwo, tyle ćwiczeń językowych, to już jest trochę za wiele dla niektórych malców. Ale tutaj pisze pani o warsztatach w klasach 1-3 i ja też właśnie z tych doświadczeń, którymi się Państwo dzieliliście,
Widzę, że spokojnie to też był odpowiedni wiek. No na pewno tutaj niewątpliwie jest potrzebna jest po prostu potrzebne jest zaangażowanie rodziców, którzy jakoś wyposażą dziecko przed warsztatem w te zapamiętane czy zanotowane słowa, prawda? Jest się do czego odwołać i można dalej to rozwijać. Bo jeśli przychodzą dzieci zupełnie nieprzygotowane na warsztat, to wydaje mi się, że te efekty mogą być jednak słabsze. Bo wtedy oczywiście, że ta część rzuty kostkami, prawda, tworzenie słów na poczekaniu i czy wymyślanie znaczenia słów, które w sposób zupełnie losowy powstały, jest oczywiście ciekawe i oczywiście też warte przeprowadzenia. Natomiast jakby ten nasz efekt, prawda, czyli tego odwołania się jednak do tego, jak ten język danego dziecka się rozwijał, czy jak do tych słów, które jakoś ubogacają nasz język taki właśnie domowy, rodzinny, to wtedy już będzie to trudne, bo dzieci same nie poradzą sobie z tym w większości chyba jednak. Chociaż pewnie jakieś pojedyncze słowa mogą sobie przypomnieć, ale mówię o tych starszych dzieciach, prawda, bo one już są jakby tak na etapie, jak właśnie to, o czym mówiła się Asiu, bardziej tych anglicyzmów z gier komputerowych, które są rzeczywiście dla nas zupełnie jakąś pewną magią momentami. Tak, tutaj pisze pani o długości scenariusza, oczywiście tak, dlatego też podkreślałam, że tam jest tak naprawdę bardzo dużo wariantów. Czasami jest 5 ćwiczeń, z których sugerujemy, żebyście państwo wybrali 2, właśnie dostosowując do wieku dzieci. Zresztą nie wyobrażam sobie przeprowadzenia tego warsztatu od A do Z, bo on by trwał pewnie ze 3 godziny. Idea nasza była taka, że dajemy państwu jak najwięcej inspiracji, żebyście mieli z czego korzystać i też liczymy na to, że w związku z tym państwo sami jakby będziecie mogli jakoś dodatkowo jeszcze dołączyć jakieś swoje pomysły, które wynikają po prostu z tych naszych. Stąd zdecydowaliśmy się też w publikacji zachować taką rozbudowaną wersję scenariusza, wręcz nawet się pojawiły nowe pomysły, jeszcze kilka, ale myślę, że tu jakby z założenia to jest też dobrze wyjaśnione we wstępie. Nikt nie czuje się ograniczony jakby w ten sposób, że jest zmuszony do przeprowadzenia tego, żeby było to zgodnie jakby z naszymi oczekiwaniami czy z ideą programu. Nie, wręcz przeciwnie, myślę, że właśnie tutaj zdecydowanie do wyboru. No niestety już nasz czas dobiega końca. Bardzo państwu dziękuję za to, że byliście państwo z nami, przede wszystkim za udział w programie, bo naprawdę przyznaję, że jak wpadłam na pomysł tego programu, to miałam poważne obawy, czy państwo będziecie mieli taką no pewną odwagę w sobie jednak, żeby zająć się tak niepoważnym tematem, który według mnie niósł w sobie tak duży potencjał i teraz mam takie przekonanie, że rzeczywiście sprawdził się ten pomysł i że jest w nim jeszcze cały czas potencjał do rozwijania go. Także bardzo dziękuję ci, Joasiu, że byłaś z nami i że tak wspaniale z nas dzisiaj. Tak jak wspomniałam, książkę aktualizujemy o tekst Joasi, który jest równie inspirujący jak i dzisiejsze wystąpienie, także proszę zwrócić na niego uwagę. I obiecujemy, że jakby nie ustaniemy w pomysłach właśnie na tego typu działania. Także proszę wchodzić na stronę i nie tylko teraz, kiedy będzie ta zaktualizowana wersja aplikacji, ale też później będziemy donosić, co dalej u nas i liczyć na państwa udział. Także serdecznie dziękuję za dziś i zapraszam na przyszłość. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.